Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie w kolejnym, chyba już 8 odcinku z serii Rocky Balboa na PSP. My kontynuujemy przygodę. Ostatnio, jak pamiętacie, pokonaliśmy Ivana Drago. No i tak jak mówiłem, zostały nam trzy walki. Pierwsza z tych trzech walk dzisiaj. Zawalczymy jako Tommy Gunn przeciwko Unionowi Kane'owi, czy jakoś tak się to nazywa, jakoś tak się to się wymawia. I tak, Tommy Gunn, podopieczny Rockiego, więc lecimy. Zobaczmy, jak to wszystko nam pójdzie. Tommy Gunnem chyba walczyłem, tą walkę tylko raz toczyłem, także zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że sobie szybko poradzimy z tamtym ziomeczkiem. Okej, ja się zamykam. Okej, bardzo krótka cutscenka była przed nami, ale bez zbędnego gadania lecimy. Union Kane przed nami, też bardzo podobnie do Apollo Creed'a widzę, opuszcza te dłonie, ale bardzo mocny pięściarz to jest. Okej, to chyba fabularnie to jest pierwsza tak naprawdę walka Tommy'ego Gunna. Wow, ale szybko zeszła nam nasza furia. Kurde, ale teraz naprawdę jest mocne ciosy. Zobaczcie, jak nam życie szybko spada, zarówno nami, Unionowi Kane'owi. No walnij go, dziękuję. No walnij go, dziękuję. Położymy go. Tak jest, pierwsza runda. Leży Union Kane. Jedna kreska niebieska, nasza zmęczenia. Do ilu go sędzia doliczy? Nie no, wstał, dobra, do 5. Miał trochę problemy ze wstawaniem, ale już widzę, że jest nakręcony na nas i to bardzo. Tommy Gunn wydaje mi się trochę bardziej powolny niż nasz Rocky w poprzedniej walce. O kurde. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Musimy go trzymać trochę na dystans. Wtedy jak my go nie trafiamy, to on w końcu trafi nas, w momencie kiedy puścimy naszą kombinację. Połóżmy, wrzućmy go tak, dobra, 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 odchodź, odchodź, odchodź. Spróbuj go zaciągnąć do narożnika. Popchnij go, jeszcze raz, aj. Jesteśmy na środku praktycznie, to jest niedobrze. Chciałem wylądować z nim w narożniku. Kurde. Żaden powerbutt nie wchodzi. Kurczę, niedobrze. Powinno wchodzić. To już wydaje mi się, że będzie ciężka walka. Zobaczcie, jak dobrze walczy nasz przeciwnik. Okej. Pięknie. Ale dostał teraz sierpowego. Hak też bardzo ładny. Świetnie. Na takim zmęczeniu weszło. Możemy go drugi raz położyć? Kurczę, nie bardzo, no. Niedobrze, niedobrze. Dawniej to wchodziło wszystko. Mamy jeszcze jedną szansę, kochani. I 6 sekund. Pięknie! Jest! Drugi w ostatniej sekundzie.
Obstawiam 7 do 10, tak? O, oczywiście. Zawodnicy w narożnikach. No, Tommy Gunn w miarę dobrze wygląda. Nic nie widać tam żadnego zaczerwienienia. Chociaż tutaj u Uniona Kane'a widzę, że coś tam pod prawym oczkiem się już zrobiło. Jakieś małe główienko. Odejdź, odejdź, odejdź. Wchodzi teraz mocno. Union, dobrze. Podbródkowy wszedł i to bardzo ładnie. Dobra, zablokowaliśmy to. Nie kombinuj jak kuń pod górę. Kuń Rafał. O, widzę Union bardziej troszkę podmęczony. Ma jedną kreskę. Musimy to wykorzystać, chociaż raczej to aż takiego znaczenia w tym momencie nie będzie miało. Jakby miał od cholery tych kresek, to wtedy byłaby całkiem inna sprawa. Dobra, 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 trzymaj go troszkę. Yeah! Okej. Okay. Naciął się, a sam chciał nas uderzyć właśnie. Okej. Okay. Leży po raz trzeci. Dobrze z nim idzie, dobrze idzie. Oczywiście nie zapyszając. Problem ze wstaniem. Do sześciu, okej. Okay. No chodź. Tak kolego odrzucił ten mój prawy sierpowy. Nie, lewy sierpowy, przepraszam. Teraz był. O! Prawy hak. Dobrze. Blokujemy jego proste. Tylko wiesz, no Tommy, no. Jeżeli mamy to wygrać, to nie blokujmy jego ciosów własną głową, no. Nie rozumiem, że taka taktyka mogłaby być, ale no, ja mam inną. Okej, okay. Tutaj jesteśmy przy liniach, to jest niedobrze. Świetnie! Elegancko! Położony bez dwóch zdań. Wstał skubaniec jeden. Ale w punktacji drugiej rundy już jesteśmy do przodu. Już wyczuwam 7 do 10 jak na razie. Tylko pod warunkiem takim, że on nas nie położy. Wtedy będzie troszkę gorzej. Bo on naprawdę bardzo aktywnym zawodnikiem jest. Tylko że się odsłania. Dobra, już go nie położymy drugi raz. Już coś czuję. Ważne, że mamy go dwa razy. Au! Dobra, ile? 7 do 10, okej. Okay. O, coś zbity kolega. No ale trudno. Właśnie o to nam chodziło. Właśnie o to chodziło, żeby tak troszkę go pozbijać. Aj, nie weszło. No jakim prawem to nie weszło? Ma furię. Czułem, że w końcu musi nas trafić. Ale bardzo mocno uderza chłopak. Wstawaj, Tommy. Tommy! Dobrze, Tommy, nie denerwuj mnie nawet. O! Gdybyśmy już weszli na inny poziom ciężkich walk. W sumie racja, już trzy ostatnie to są. To jest jedna z trzech ostatnich. Także, o Jezu, Tommy, ale więcej mi tego nie rób. Nie wiem. To mówię tak, to nie znaczy, że cię lubię, tak? Ale po prostu ja tobą walczę. Dobra, dobra, dobra. Kurde, ale nas ładnie położył. Bardzo szybko nawet. Świetnie! Musimy
musimy się odgryźć za tamto położenie. Pięknie, o to chodziło. Wstanie czy nie wstanie? Wstał. Dobra, dawaj. No chodź. Trzeba uważać na jego furię, bo on naprawdę się troszkę przeliczyłem. Nie wiedziałem, nie myślałem, że on tak może szybko nas posłać na dechy. Dobrze. Tommy, więcej mi takich rzeczy nie rób, że po 9 zaczynasz wstawać dopiero. Bo sędzia nie liczy połówkami. Mamy problem. Mamy problem. Ajajajajajaj. Dobrze. To wydaje mi się, że jest na razie runda dla Uniona. Dziwne. W tej walce zawsze się z czarnymi ciężko walczyło. Osiem do 10 dla niego. Kurde. Dwa razy nas położył. Runda czwarta. Musimy mu się troszkę odpłacić za tamto. Ale ma o połowę więcej życia niż my. Dlatego musimy liczyć na jakiegoś dobrego power mooda. Takiego jak ten, chociaż już zniknął. Nie, nie, nie! Kurna Marian! Mówię nie, to nie! Zostaw go! Marian! A ty lepiej wstawaj. Bardzo ładnie. Jestem z ciebie dumny, chłopie. Okej, okay. Dobra, dobrze, niedobra. Walnij go tym podbródkowym w końcu raz. A porządnie. Ale mi to migiem. Powinniśmy się zamienić tymi miejscami, że ty byłbyś w narożniku. Niedobrze, niedobrze, ale najczęściej jeszcze życie widzę. To jest odrobinę pocieszające w tej krytycznej sytuacji. No chociaż tyle, już życia nie widzę. Dobra, czekajcie, 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 my musimy się wziąć teraz do kupy. Kurde. Bierzemy się teraz do kupy. Nie ma bata. Jest w narożniku. Dobrze, dobrze, dobrze. Jak najdłużej musimy go tam przytrzymać. W tym miejscu, gdzie stoi. Pięknie. Trafiony, trafiony, trafiony. Dobra, teraz on może mieć power mooda i my też. Weszło na niego, tylko że kurde, znowu życia nie widzę. Jeżeli nas położy, to może być duży problem z orientacją na ziemi naszą. Dobra, koniec rundy za sekundę. Za chwilę koniec rundy, wytrzymaj to, Tommy. Trzy. Uważaj, uważaj, odejdź, 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 odejdź. Dobrze.
7 do 10 dla niego. Kurde. Słabo to na razie widzę. Na początku tak ładnie zaczęliśmy. Ale potem... troszkę przechodzi na... na Uniona Kane'a. Ła! Zostaw, nie tykaj. Nie tykać stóp, dobrze. Tylko, że może nas zaraz znowu położyć, bo ja życia nie widzę. No właśnie. Tylko się zatoczyliśmy tam. Niedobrze. Wstawaj! Dobrze. Jest w narożniku, jest w narożniku. Świetnie, świetnie, świetnie. Mamy power mu da, ale... kurde, zawsze on musi odpalić go najpierw, a potem weź mu zbij. Świetnie, w końcu. Tłucz jak psa. Jeszcze, 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 dawaj. Świetnie. Trzy, cztery, pięć. Kurde. No nic, okej, możemy jechać dalej. Chociaż jesteśmy o ten jeden knockdown do przodu. Kurde, niedobrze, niedobrze. O tak. Zaczynamy chyba wracać. Chociaż albo i nie do końca. Ważne, że były power moody. To najważniejsze. Że coś się ruszyło w tym kierunku już. Okej. 10 sekund, niecałe. Ile? Przegraliśmy tą rundę, kurde. Był bardziej aktywny. Pomimo tego, że po jednym razie się złapaliśmy na deskach. Co się w tym momencie stało? What the fuck? Bang. Nie, nie weszło. Dobrze. Świetnie. Ale była petarda. Walnij go normalnie. Dobrze. Już się bałem, że możemy spartolić taką akcję. Dobra, do 6. Jeszcze stoi skubany, ale dobra, złapaliśmy chłopa. Chłopaka, dobra. Odwiń się jeszcze raz. Jeszcze raz spróbuj. Dobra, odrzuciliśmy go troszkę. Mocny bardzo był hak. Powinniśmy teraz mieć power mooda. Kurczę. Niedobrze, że on go odpalił.
Dobra. Okej. Świetnie, po raz kolejny. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak! Koniec! Nie wstał. O, udało się, wygraliśmy to, kochani. Ale jakim kosztem? Przez moment miałem zwątpienie, ale jakoś się udało. Okej, podliczmy jeszcze, ile razy leżeliśmy. My 5, on 8. A i w punktacji jak na razie wygrywaliśmy, to chociaż tyle dobrego. Także, kochani, Tommy Gunn kontra Union Kane załatwione. No i zostały nam jeszcze dwie walki. W kolejnej walce Rocky Balboa skonfrontuje się z Tommy Gunnem właśnie. Tylko że będzie to walka, mi się wydaje, krótka, ponieważ tylko do jednego knockdownu, bo ta walka będzie się odbywała na ulicy. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, że Tommy tam się odwrócił od Rockiego, no i wyzwał go na pojedynek, a że Rocky nie chciał walczyć w ringu, Tommy przyszedł i chciał mu wtłuc na ulicy. Także tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już niedługo w przedostatnim odcinku z serii Rocky Balboa. Na razie, trzymajcie się, hej!